łącza i przełącza. Proszę Państwa, Państwo myśleliście, że ta reklama to się skończyła? Jeszcze jest. Co tydzień, coś nowego. Państwo myślą, że ta reklama się skończyła? Jeszcze jest. Ale coś mi tu nie pasuje. Widziałaś u niej kiedyś jakieś naczynka? Podobno używa dermokosmetyków w serii Red Barker. Państwo myślali. Myślałyście Państwo. Myślałyście. Myślałyście. Że ta reklama się skończyła. Oni są wciąż na dorobku. Wciąż zarabiają. Także reklama na grosz. Radio, to KFM Euro, Konchita, Ekstra. To nie są żarty, osłabienie. Przegadał, chodzi o garnitur. Tutaj jakiegoś faceta dali do studia i mówi, że wszystkich trzeba uczyć na nowo polskiego. A przecież te Żydki z czerskiej 8 na 10, to one tak kaleczą ten język polski, że on się powinien przesłuchać, jak oni gadają, powąchać to. Przygadał kocioł garnkowi. No z tego wychodzi kabaret. Czyli proszę Państwa, Polacy się nie lubią, Polacy się nienawidzą, zachowują się jak świnie, jak barany, bo wyrzucali Biblię do śmietnika. Prawdę, liść od Pana Boga, Słowo Boże, do śmietnika i rozmawia to z księdzem w redakcji naczelskiej. Albo mówi na mszy, oto Słowo Boże, a ludzie nie wiedzą, co to jest. Bo tak, dla jednego to brewiarz, książeczka do nabożeństwa. Czy właśnie jakieś śmieci, które leżą gdzieś. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. A wiadomości nie ma, Państwa zobaczą. Po 5, po 7 minut reklam jest, bo oni zarabiają strasznie dużo pieniędzy na tych reklamach. Także ta wiadomość, informacja, jeżeli do nich dotrze od nas, no to oni strasznie się zawstydzą, chociaż może oni mogą tego wstydu nie mieć. Czyli gdy przygadał kocioł garnkowi, to więc po co ten profesor tu gada, że trzeba tamtych uczyć języka polskiego, skoro to trzeba tych języka polskiego uczyć Żydków z redakcji z Mokotowa, Czerska 8, łamane na 10, czyli Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Ekstra. Informacje Tok FM. Filip Kekusz. Wojna na słowa między Moskwą i Kijowem. Obie strony oskarżają się nawzajem o podsycanie napięcia w Donbasie. Estonia to pierwszy zagraniczny cel podróży Andrzeja Dudy. W Tallinie prezydent będzie w rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. 500 intelektualistów z całego świata wzywa prezydenta Meksyku, by lepiej chronił dziennikarzy. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow sugeruje, że Kijów przygotowuje się do kolejnych walk w Donbasie. Zdaniem Ławrowa ma o tym świadczyć rozwój sytuacji na Ukrainie. W ostatnich dniach wzrasta napięcie w pobliżu linii frontu. Władze w Kijowie twierdzą, że w ciągu ostatniej doby pozycje sił ukraińskich zostały ostrzelane 150 razy. W ataku na miasto Mariupol zginęło też dwoje cywilów, a sześcioro zostało rannych. Z kolei prorosyjscy separatyści twierdzą, że za te ataki odpowiadają siły rządowe przygotowujące się do ofensywy. Widzimy, jak rząd Ukrainy próbuje podsycać napięcie przez niewiarygodne i wzdurne oświadczenia o możliwej agresji Rosji przeciwko państwom Europy, tak powiedział Ławrow na konferencji prasowej. Plan wizyt za granicach Andrzeja Dudy podczas pierwszych 100 dni urzędowania za chwilę ogłosi kancelaria prezydenta, a na razie wiadomo, że w pierwszą podróż Duda pojedzie do Estonii. W Tallinie będzie wzywał do wzmocnienia obecności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie. Wizyta, jak podaje agencja Reutera, planowana jest na 23 sierpnia, czyli rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. Organizacje rolnicze domagają się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej ze względu na panującą suszę, ale zdaniem byłego wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doktora Krzysztofa Lidela, nie ma powodu, by podejmować taką decyzję. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stan klęski żywiołowej wprowadza się, gdy siły i środki, jakimi dysponuje państwo, nie wystarczą do walki z żywiołem, a w przypadku suszy nie możemy mówić o takiej sytuacji, mówi Krzysztof Lidel. Trzeba pamiętać, że te wysokie, ekstremalne temperatury, o których mówimy, no to jest dość specyficzna klęska żywiołowa. Myślę, że dużo łatwiej byłoby podejmować takie decyzje, na przykład o użyciu wojska, kiedy mielibyśmy do czynienia z powodzią, ci ludzie są w stanie usuwać te klęski żywiołowe. Na tym przypadku tych ekstremalnych temperatur bardzo często jest tak, że to nie ma czego usuwać, tak? No, po prostu mamy straty i w zasadzie wszystko rozbija się o te kwestie finansowe, a więc rekompensaty odszkodowe. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej miałoby bardzo poważne konsekwencje dla kalendarza wyborczego. Zgodnie z prawem
nie można przeprowadzić ani wyborów, ani referendum przed upływem 90 dni od zakończenia tego stanu. Słuchasz informacji TOK FM. Pisarze, artyści i intelektualiści z całego świata wzywają prezydenta Meksyku Enrique Peña Nieto do zapewnienia ochrony dziennikarzom, którzy w tym kraju piszą o przestępczości zorganizowanej. Organizacja Reporterzy Bez Granic podaje, że w ciągu ostatnich 15 lat 88 dziennikarzy zginęło, a kolejnych 20 zaginęło z powodu swoich śledztw, m.in. w sprawie karteli narkotykowych. List otwarty do meksykańskiego prezydenta podpisali m.in. Salman Rushdie, Paul Auster i Margaret Atwood. 200 tysięcy Brazylijczyków protestowało w całym kraju, domagając się ustąpienia prezydenta Dilmy Rousseff. To były manifestacje przeciwko korupcji i bezsilności władz w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów kraju. W największą ujawnioną aferę korupcyjną dotyczącą państwowego koncernu naftowego Petrobras zamieszanych jest około 50 prominentnych polityków, głównie z partii pracujących, na czele której stoi prezydent Rousseff. Najwięcej osób, 145 tysięcy, protestowało w finansowej stolicy Brazylii, São Paulo. Afera korupcyjna na topie firmy Petrobras ma wielki odsłuch w społeczeństwie. Te miliony, które przekazywano pod stołem, powinny trafić do wspólnej kasy na rozwój naszego społeczeństwa. Przyszłam, żeby protestować przeciwko wysokiemu bezrobociu. Wielu moich przyjaciół i bliskich zostało zwolnionych. Bezrobocie to bardzo poważny problem. Nastrojów Brazylijczyków nie poprawia to, że za rok w kraju odbędą się igrzyska olimpijskie. Wielu obywateli uważa, że kraju nie stać na tak drogą imprezę. Także poprzednia wielka sportowa impreza organizowana w Brazylii, czyli piłkarski mundial w 2014 roku, wzbudziła wiele kontrowersji i sprowokowała masowe demonstracje. Przed nami ostatnie spotkanie piątej kolejki Ekstraklasy. W Bielsku Białej pod Beskidzie zagra z Pogonią Szczecin Tomasz Zieliński. Będzie to powrót sentymentalny trenera Pogoni Czesława Michniewicza. Pracował on bowiem wcześniej właśnie pod Beskidziu. Nie, to nie ma znaczenia, tam jest nowy zespół. Latem przyszło tam około 15-16 zawodników do tej drużyny, także to jest zupełnie nowy zespół. Na pewno zespół dużo młodszy niż ten, w którym ja pracowałem, no ale ten zespół, który się dopiero zgrywa. W razie ostatnio zanotowali dobre wyniki. Remis z Chorzowem to jest dobry wynik. Awansowali w przeciwieństwie do nas dalej w Pucharze Polski. Wiemy, czego możemy się spodziewać. Każdemu w Bielsku gra się trudno, jest to specyficzny teren. Mówi Michniewicz dla klubowej telewizji Pogoni. Punktów szczególnie potrzebują gospodarze. Na razie mają na koncie 2 oczka i są na przedostatnim miejscu w tabeli. Tabeli, w której po zwycięstwie nad Legią 2-1 prowadzi Piast Gliwice. Legioniści są na drugim miejscu, a trzecie jest Krakowia. Tomasz Zieliński, TOK FM. Pogoda. W większej części kraju dziś pogodnie, przelotne opady deszczu jedynie na zachodnich i południowych krańcach, burze możliwe w górach, ciepło, ale nie gorąco. W Krakowie 18 stopni, w Trójmieście 21, w Łodzi 22, w Warszawie, Kielcach i Wrocławiu 24. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Czyli radio TOK FM, Eurokończyca Ekstra, mnóstwo informacji, proszę Państwa, i co dalej, mnóstwo informacji, Prus, lalka, mądrość Prusa, skąd on to miał, napisane. Co za łasiczka, program Owczarek, burze, Szanowni Państwo, w niedzielę chyba w Poznaniu, dzisiaj w Krakowie. Mam nadzieję, że tak pójdzie w kierunku gdzieś tam pod Halę, nie wiem, Sudety, rzeczy, i ominie centralne rzeczy. No ale te burze, Szanowni Państwo, sprawiły, że mamy tak zwane usterki, techniczne problemy z połączeniem się z moim kolejnym gościem w programie Owczarek. A więc, no, ja tam chyba w szkole uczono mnie, żeby nie dostać się do zdania od A, więc nawiązując do mojego poprzedniego spotkania o godzinie 10 ze Stanisławem Leszczyńskim, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, który trwa w Warszawie, chciałbym poinformować Państwa wszem i wobec, że mam 2 podwójne zaproszenia na dzisiejszy koncert o godzinie 20. To jest w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach festiwalu Chopin i jego Europa, na fortepianie Lukas Geniuszas, rosyjska orkiestra narodowa, a wszystko to, Szanowni Państwo, dzieje się pod batutą Michaiła Pletniewa, światowej sławy pianistki, dyrygenta, na dzisiejszym programie Piotr Czajkowski, drugi koncert fortepianowy G-dur, symfonia D-dur, czyli polska symfonia. Także mam 2 podwójne zaproszenia dla Państwa na dzisiaj.
Może będą jeszcze jakieś inne na przyszłe koncerty, ale będę o tym informował przy okazji kolejnych burz. Na razie przy okazji dzisiejszej burzy nie będzie Szekspira, ale będzie Czajkowski. Także jak zdobyć te zaproszenia? Bardzo, chyba łatwo w miarę. Wystarczy napisać na adres Czarek Małp. Nie, jeszcze raz, uwaga, wycofuję się z tego adresu. Podam inny adres. konkurs@tok.fm. O, to jest dobre. konkurs@tok.fm. I teraz dwie osoby, które jako pierwsze napiszą, chociaż nie wiem. Dwie osoby, których... Jak on długo gada na ten jeden temat, jest męczące, nie? No ale oni nie przeszli teokratyczne szkoły, służby kadłubiejskiej, są niedouczeni, niedokształceni. Gdyby występowali w pięciominutowych przemówieniach liczebnych, to by szybko się zorientowali, gdzie jest wstęp, rozwinięcie, akcje, zakończenie, gdzie co i jak szybko można zareklamować. No podejrzewam, że te nasze zyski nie są złe. No już. Żeby, szanowni państwo, pozostać w tym nurcie narodowym, patriotycznym, chopinowskim, to proponuję króciutką chopinowską muzyczną interludę. O 17.30 rozpoczęte transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Mam szczerą wolę służyć. W wykonaniu harcerzy chówca podhalańskiego ZHP pod kierownictwem kapelana naczelnego ZHP księdza harcmistrza Wojciecha Jurkowskiego Pallotyna. O 18.00 modlitwa Anioł Pański. O 18.20 msza święta, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Damian Muskus, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. O 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone, których tematem będzie Maryjo, odnów znaki. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie i na następne. 24 sierpnia do Sanktuarium Świętego Antoniego z Padry w Radecznicy. 31 sierpnia do Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. 7 września do parafii Świętego Mikołaja w Grudziądzu. 14 września do parafii katedralnej w Tarnowie. I 21 września do parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kończycach w diecezji siedleckiej. Na zegarach 11 minut po godzinie 12 zapraszam wszystkich do spotkania z Biblią. W Polsce się nie nauczycie. Polska pijana, Polska oddana, Polska sprzedana. Proszę państwa, przygadał pociąg za Wisłą. Upomnienia dotyczące stosunków z bliźnimi. Umiłowani. Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre,
aby przyglądając się dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńcy. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców. Jak to jest? Biblia też mietnika, no bo jeżeli chrystianizm miał dawać wzór, miał dawać przykład, a tego przykładu już nie ma, no to Bóg Biblię do śmietnika, Nowy Testament do śmietnika. Tu w Warszawie tu cały czas jesteśmy specjalni, może nie złośliwie, ale specjalni. Zaraz to dwa lata temu z Maryczkiem pojechałem do Ameryki, Białystok, bo ja wszędzie jeżdżę, bardzo często jeżdżę, dużo jeżdżę i szczególnie tam, aby na kongresy. Całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu. Jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu, znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Byli niewolnicy, Bernadetta przyjechała z Ameryki, to nam opowiadała, jak już główki lodówkiem sprzątała, a że ona, o tu jeszcze pluskwa jakaś w zakamarkach, musiała wszystko wyczyścić, Bernadetta, wygrzebać, dużo się napracowała w Ameryce, dlatego uciekła tu do Polski. A Bernadetta, jak jeszcze Janek żył, ona tu dużo opowiadała. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który stanie się sprawiedliwy. Ja byłem na Nowym Świecie 40 brytyjskim i zagranicznym towarzystwie biblijnym. Można było jeszcze Biblię kupić, nie wiem, gdzie oni teraz ten sklep przenieśli. Ale tam były kasety z nagraniami Jasińskiego, zdaje się, że to jest ten głos podobny, który czyta Ewangelię, czyta Biblię, także można było to kupić, nie wiem, gdzie teraz. Jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Były to spotkania z Biblią i fragment listu świętego Piotra Apostoła. Czytała pani Halina Łabunarska i Marek Prała. Marek Prała, a tam czytał Jasiński, znany aktor. Także proszę państwa, są nagrania, są u nas u Świadków Jehowy. Popytajcie się, mają jeszcze nas na taśmach. Możecie się popytać. Bo te Żydki to wam nic nie zapytują z Biblii, a tu... Na imprezach. Najczęściej było to tak, że ktoś nagrywał... Tutaj chociaż trochę, nie? Pierwsza osoba, która leciała do Moskwy albo jechała pociągiem po kolejnej edycji, przywoziła te kasety, no i natychmiast była impreza i się słuchało całej listy. No to były rzeczywiście fajne przeżycia. No ale to nie były jakby najważniejsze sprawy. No słuchaliśmy bardzo dużo właśnie takiej opozycyjnej muzyki, też właśnie Karpackiego, dużo się słuchało z Wolnej Europy, Głosu Ameryki, no ale słuchało się również rosyjskich. Także gdy nadaje Radio Koncika, ja przyjmę prysznic teraz, indukcji, polewając się wodą, który w połowie lat 80. wciąż był... I drzwi już nie będę otwierała, zostawiała otwartych. Dlaczego? Dlatego, że moherowych przeciwników nie brakuje. Wiecie państwo, jak katolicka umierała, to wszystkie zakonnice z kościoła moherowe leciały. No chyba znano. No. Taką, którą lubię. Nie lubię. Wszystkie te. Tak. Ja nie lubię. Matelnego jej wschoda, a жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.
A wybrałem inne. Wybrałem utwór znany ze wspaniałej interpretacji Anny Wilmor w filmie Ostatni dzwonek na Bielagardzewicz. Tu będzie w utonem piwnicznym Tamary Kalinowskiej z muzyką Zbigniewa Zeidnera. Jest to ponadczasowe, niestety, bo mentalność wielu Polaków przez ponad tygodnie zupełnie się nie zmieniła, ale miejmy nadzieję, jak pisała Damasko. Ktoś by pomyślał, że to z Radia Maryja. Pieśń. No. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Teraz lubią tak powtarzać. Niedawno w Ankarze, jeżeli się nie mylę, odbył się Światowy Kongres Tatarów Krymskich, w którym pan uczestniczył. Ja kocham Tatarów, kocham Arabów. Tatarów Krymskich, który odbył się w Ankarze w dniu 2 sierpnia. Z Polski były 3 osoby, właściwie odbyliśmy się osoby dopiero na miejscu, że również koledzy zostali zaproszeni. Natomiast ja może bym powiedział... Może ja tam byłam, to on tu powiadał. Nie była moja obecność, moje...